Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie opowiem Wam o uprawie i wymaganiach żagwinu. Zapraszam do oglądania. Żagwin nazywany jest również obercją i jest to oczywiście bylina, która jest wieloletnia. Ciekawostką jest to, że w przyrodzie ta roślina nie występuje, a została ona wyselekcjonowana przez hodowców. Jedyne, gdzie możemy ją spotkać, to w naszych ogrodach. Roślina ta dorasta od 10 do 15 cm, tworząc właśnie takie fajne poduchy. Wprawdzie jest zimozielona, jednak nie ma co liczyć na jej atrakcyjny wygląd zimą, bowiem najładniej wygląda wiosną, właśnie jak pokazują się na niej te piękne kwiatuszki. Kwiaty pojawiają się na nim między kwietniem a majem i roślina jest nimi dosłownie calutka obsypana. Kolory, w jakich będziecie mogli je spotkać, to m.in. niebieski, różowy, fioletowy i purpurowy. Co ciekawe, wiele odmian powtarza swoje kwitnienie latem, jednak nie jest już ono tak obfite jak to pierwsze wiosenne kwitnienie. Nie jest to roślina trudna w uprawie, preferuje stanowiska słoneczne, ale poradzi sobie również w lekkim półcieniu. Gleby żyzne, przepuszczalne o delikatnie zasadowym odczynie. Z mojego doświadczenia wynika, że większość odmian dostępnych w sprzedaży bez problemu radzi sobie z mrozami w Polsce i nie ma potrzeby ich okrywać. Bardzo dobrze wygląda posadzony na skalniakach oraz jako wypełnienie kolorystyczne pośród większych roślin. I jeśli chodzi o nawożenie, to możemy tutaj użyć nawóz uniwersalny, który zawsze stosujemy zgodnie z zaleceniami producenta. No i słuchajcie, na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!